Ceny żywca wieprzowego spadają od kilku tygodni. 3,5 zł za kilogram już nie dziwi. Martwi za to coraz bardziej rolników, którzy wyprzedają nie tylko tuczniki, ale także prosięta i maciory. Chlewnie pustoszeją. Tak jest w powiecie podębickim, gdzie za kilogram wieprzowiny w skupie można dostać jeszcze nawet 4,5 zł, przynajmniej w zakładzie rzeźniczo-wędliniarskim Stanisława Katuszy w Białej Górze. Ale dlatego, że ta masarnia kupuje mięso tylko od wybranych rolników, z którymi firma od dawna współpracuje, a ci karmią świnie przede wszystkim ześrutowanym zbożem. Przy tej cenie nie opłaca się trzymać na duże. Miałam galancie małych prosiąt, które wyprzedałam po prostu po rynkach, powywoziłam. Musiałam dokupywać im składniki, koncentraty, dodatki, jakie potrzebują do wychowania ich, różne zastrzyki. To na tą chwilę mi się to nie opłaca. Jeszcze niedawno Agnieszka Kamińska z Orzeszkowa hodowała 100 i więcej tuczników. Teraz ma kilkanaście, kilka macior, niewiele prosiąt i sporo wolnego miejsca w chlewni. Wolę mieć pustą oborę, a żeby robić głupią robotę, dokładać można powiedzieć do tego. Wywiedzę zboże i mam czyste pieniądze, nie muszę dźwigać, szarpać się. W tej sytuacji konieczny jest skup interwencyjny żywca wieprzowego, przynajmniej po 4,5 zł za kilogram. W tym momencie jeszcze na pewno coś by to pomogło. Odbudować zupełnie się już nie odbuduje, bo to trzeba jakiś czas czekać. Ale jeśli tak dalej będą czekać do ostatniej deski, to już będzie chyba po gospodarstwach. Strach zagląda w oczy małym i średnim producentom wędlin, takim jak Stanisław Katusza, który przerabia na domem do 25 ton mięsa, z czego wytwarza około 70 rodzajów wędlin. Kupuje tylko od swoich, sprawdzonych rolników. Płaci nawet po 4,5 zł za kilogram, ale obawia się, że niedługo nie będzie od kogo kupować. A taniego mięsa z ferm nie kupi, bo takie nie nadaje się do jego potrzeb. Na temat ceny zwyżkowej to trudno jest coś powiedzieć. Kiedyś się to dało wyczuć, dało się jakiś wywiad z rolnikiem przeprowadzić. W tej chwili trudno, nie wiadomo co na to działo, że takie są duże dołki i góry. Ale cena jest, tak jak my, zakład Biała Góra, nie obniżamy cen. Na dzień dzisiejszy płacimy 4 do 4,50. I macie swoich rolników? Mamy swoich rolników, gdzie tych rolników cały czas wspieramy. Bo bardzo mi zależy na świniach wiejskich, normalnych wiejskich, od rolnika, jak to mówiąc inaczej, kiedyś z chlewni rolniczej, nie z fermów. Bo zakład jest przystosowany do przerobów z mięsa naturalnego. Z mięsem wołowym nie ma problemu, ponieważ ma bydło z własnego gospodarstwa. Bydło posiadamy swoje, ze swojej hodowli, ze swojego gospodarstwa, bo prowadzimy gospodarstwo duże. Tam hodowla jest bydła zazwyczaj tylko do uboju, do masarni. To posiadamy swoje, 20-30% dokupujemy też od rolników. Ale czego się boję najbardziej? Najbardziej się boję i cały czas się obawiam, żeby nie zginęły rolnicze świnie. I dlatego ta cena jest za niska, by ten rolnik mógł się rozwijać z tą trzodą. Żeby rolnicy nie zlikwidowali po prostu stada. Żeby nie zlikwidowali rolnicy stada. Bo ja mam zakład przystosowany głównie do przerobów, do wyrobów wiejskich. Ale do wyrobów wiejskich potrzebny jest surowiec wiejski. To samo o sobie to mówi. Wyroby wiejskie to i surowiec wiejski. To jest odpowiedź prosta. No, wiejskie musi być z wiejskiego i cały czas mam obawę, że ta niska cena może zlikwidować rozwój rolnika świni wiejskich, a gdyby mój zakład przyszło nam przemodernizować na fermowe świnie, no to trzeba by w niego dużo pieniędzy włożyć. Stanisław Katusza już musiał obniżyć cenę niektórych wędlin o kilkadziesiąt groszy na kilogramie. Za swoje wyroby otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Za szynkę farmera w lutym dostał nominację do nagrody w ogólnopolskim konkursie Polski Producent Żywności. Ale jak tak dalej pójdzie, nie będzie z czego produkować tej szynki, bo zabraknie dobrego surowca.